Przed chwilą odbyły się warsztaty, jak robić dobre zdjęcia pod Instagram. Fajne, tylko fajne. Well wykupił tutaj 60 działek. Jest troszkę niebezpiecznie, ale co, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Mają to, zdobyli flagę. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo i korzystamy. Barcelona, dzień drugi. 23 lutego 2022 i zmierzamy w kolejną podróż. Udajemy się do parku Güell. Około godzina drogi pieszo. Mam nadzieję, że przynajmniej 15 km zrobimy, jak wczoraj. Po pierwszym dniu każdy naładowany energią, także na pewno będzie fajnie. Około 8 rano, czekamy na słońce, będzie rewelacyjnie. Fajnie, tylko fajnie. Idziemy, nie poddajemy się. Miłosz, jak samopoczucie? Dajemy radę. Dajemy radę. Także tak jak widzimy wykończenie, ale z górki jest lepiej. Idziemy z górki, żeby za chwilę iść jeszcze wyżej pod górkę. Udajemy się do parku Güell. Jest to park zaprojektowany przez Güell i samego Gaudiego. I zapraszamy. Güell wykupił tutaj 60 działek. I chciał właśnie tutaj postawić właśnie takie budynki mieszkalne, żeby były typowo dla bogatych mieszkańców. Ale no nie wyszło i zaczął współpracować właśnie z Antonio Gaudi, ten co zaprojektował Sagradę Familię. Tak, dokładnie. No i ostatecznie właśnie tak to wyszło. Gdzie jest dużo mozaik, właśnie to jest taki styl modernistyczny troszeczkę. No i chyba wpisane jest nawet na listę UNESCO. Także bardzo, bardzo zobaczymy. Teraz wejdziemy, zobaczymy od środka jak to wygląda, usiądziemy sobie na spokojnie i polecimy z tematem. Ale fajnie, że już jesteśmy w komplecie, to jest najważniejsze. Także idziemy. Zapraszam Was na szybki kurs fotograficzny, jak robić dobre zdjęcia, przede wszystkim na Instagrama. Przed chwilą odbyły się warsztaty, jak robić dobre zdjęcia pod Instagram. Prowadziła je Paulina. Muszę powiedzieć Wam szczerze, że nie spodziewałem się, że będzie to aż tak wartościowa wiedza. Najoptymalniejszym jakby kątem robienia zdjęcia jest, jeżeli osoba, która pozuje i my trzymający telefon, trzymamy ten telefon na wysokości klatki piersiowej osoby, która pozuje. Wysokość tej osoby nie deformuje nic, nie skraca i nie wydłuża nadmiernie. Jest ze mną Krystian, jeden z uczestników tutaj wyjazdu. Mi szczególnie zdecydowanie pomoże. Chociażby w Instastory, w nagrywaniu relacji i tak dalej, no jest to na pewno duża wartość, także no na pewno pomagają tego typu warsztaty. Jest to zdecydowanie na plus, tak? Taka dodatkowa wiedza. Nie bójmy się robić zdjęć, próbujmy jak najwięcej pozycji, najwięcej kątów. Tak naprawdę praktyka czyni mistrza. No, kochani, podróżujcie. Bo warto. Zdecydowanie warto. Dokładnie. Także trzymajcie się, no i widzimy się wkrótce. No i świetnie, i to jest właśnie, Krystianie, praktyka, więc mega mnie to cieszy. Teraz żyjemy w takich czasach, że ludziom zależy na dobrych zdjęciach na Instagramie, więc my to im umożliwiamy. Jak myślisz, dlaczego ważne są wyjazdy jak właśnie nasz Instatour? Nie dość, że poznajemy nowe miejsca, zwiedzamy, to robiąc właśnie zdjęcia, nie dość, że robimy pamiątki, to również content na Instagrama, które w dzisiejszych czasach jest niesamowicie ważne, więc no, trzeba chcieć więcej po prostu. Instatour, zdjęcia, zwiedzanie, Hiszpania, no. Będziemy dokładnie się skupiać na organizacji kolejnych, więc wyczekujcie informacji, a my Wam dowieziemy to, co najlepsze. Taki wyjazd grupowy, no jednak pomaga w tym przełamaniu się głównie, także no ja już po tym pierwszym dniu widzę, że mega dużo mi to dało. Jak myślisz, czy właśnie takie wyjazdy organizowane tutaj ze mną, z taką grupą docelową, mają przyszłość, nie mają? No bo to jest zdecydowanie mają, tak? No, pomaga się to w przełamaniu się. Jest mega dużo szans rozwoju, przede wszystkim w takich wyjazdach, także no zdecydowanie polecam wyjazdy z Tobą i z, powiedzmy, z taką większą ekipą, no zdecydowanie to jest na plus. Mam nadzieję, że będziesz się bawił dobrze jutro warsztaty z marki osobistej ze mną. Teraz korzystaj ze słońca. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo i korzystamy. Nie, ty nie rób, bo to nie ten kadr, nie ten kadr. Zawsze. Praktykują
robią dobrą robotę, robią dobre zdjęcia, to najważniejsze, później Instagram jest bogatszy. Zajebiście. Mega. Paulina na smyczy wytłumaczyła wszystko po prostu, co było do wytłumaczenia. Teraz tutaj kolega tak załapał, że będzie fotografem, mówię, to na pewno. Teraz fotografowanie proszę, proszę bardzo, jaka fota, proszę bardzo. Dubaj, jak ty, miłość zaprasza, następna wycieczka, Dubaj 2022. No Turcja, już mamy Turcja, gdzieś Bangkok, tak? Tak, a Azja, tak, Turcja będzie w maju. Azja będzie na zimę, no to kiedy Dubaj? Jak będzie 50 stopni? Myślę, że czemu nie 50 stopni, przynajmniej nie będzie nam chłodno. Dokładnie, no to 3 miesiące na jachcie, więc zapraszamy. Strachniki? No, oczywiście, zrobiłem jeszcze 0 zdjęć. Nie, już mam tyle zdjęć z Barcelony, że... Jutro wschód słońca, tak? Tak, tak, tak. Tak! O której? Jest kontencik. Jest rewelacyjnie, jest pogoda, jest dobrze. Pozdrawiamy. Pamiętajcie, ze szczytu widoki są piękniejsze. To, co jest przed nami, creme de la creme. Jesteśmy na wzgórzu Tres Quest. Za nami znajduje się piękna panorama stolicy Katalonii, czyli Barcelony. A ze mną jest nie kto inny jak Mateusz Babi. Mateusz, tutaj odbiorcy ciebie na pewno znają. No uważam, że grupa jest wspaniała. Tutaj widzę ludzi, którzy się zajmują różnymi tematami, więc można tutaj sporo informacji się o nich dowiedzieć, ale osoby też są bardzo sympatyczne i polecam. Co cię skłoniło do wyjazdu właśnie z Damianem? Przekonał mnie Damian samą swoją osobą. Chciałem poznać Damiana w końcu. Co myślisz tutaj też o nim i o całej tej naszej grupie wspaniałej? Każdy robi coś innego, nie? Jesteście wyjątkowi. Każda tematyka jest ciekawa i inna. No dobrze, tylko ja ci jeszcze raz tutaj dziękuję. Cześć, to jest ta słynna książka Damiana Maciuszka? Zgadza się. 4-minutowy mentor? Dokładnie. Wow, a gdzie ją dostać? Bo szukałem po internecie, no i nikt nie mogę znaleźć. Dlaczego nie rodzaj, to jest książka 4-minutowy mentor, którą bardzo polecam każdemu przeczytać. Podróżujcie, bo warto. Tak jak wiecie, widoki z samego szczytu są najpiękniejsze. Spontanicznie znaleźliśmy takie oto piękne miejsce z panoramą na całą Barcelonę, więc mamy sesję fotograficzną. Jest troszkę niebezpiecznie, no ale co, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, także... Bawimy się i pamiętajcie, kolejne wyjazdy tylko z nami. Ale wiecie, co jest najlepsze? Że nie wszedłem tu sam. Miejsce na szczycie jest dla większej ilości osób. Jest Mateusz, jest Miłosz, jest Krystian, jest Paulina, jest Weronika i Hubert. Także są wszyscy. Są wszyscy, jesteśmy w komplecie, dotarliśmy. Mam tutaj salonik. No, to są znaki. Dawaj, tak. Zmęczeni nogi bolą, ale warto było. Rewelacja. Świetny wyjazd, świetni ludzie. Wszyscy z pasją, to co najważniejsze w życiu. Tylko takich ludzi spotykać, a żyć ludzie piękne. W tym wypadku jesteśmy wypadkową naszych 13 tutaj uczestników wyjazdu i widać tego efektu. Wszyscy są na szczycie. Ale 13 szczęśliwa. Pozdrawiam Artura Bosiaka. Był przed chwilą challenge. Dwa zespoły, dwie flagi. Weszliśmy do jednego mieszkalnego budynku. W jednej grupie, w której byłem ja i oczywiście Julia, nie udało się zdobyć flagi Hiszpanii, ponieważ nikogo nie było w mieszkaniu. Porozmawialiśmy z Hiszpanem, ale druga grupa zdobyła flagę Katalonii. Mają to, zdobyli flagę. Jarek, Amadeusz, możecie opowiedzieć, jak to było i jak wam się to udało zrealizować. Ogólnie sprawa zaczęła się tak, że Jarek dostrzegł na balkonie flagę, która była zwinięta i na pierwszy rzut oka nie była, właśnie nikt jej nie dostrzegł, tak powiem. Poznając Jarka, dowiedziałem się, że jest mega pozytywną osobą i jakoś czułem, że mi się uda to z nim osiągnąć. Zapukaliśmy pierwsze drzwi wspólnymi siłami, za pomocą też transmatora na telefonie. Udało nam się to uzyskać i tak oto mamy tą flagę. Sposób był prosty, po prostu wszedliśmy, zapytaliśmy. Także wygrali to, jak się chce, to się da, trzeba być odważnym. Tak, dzięki. Dzięki.
głodni, więc mamy michę jedzenia. Jest spaghetti seafood. Jak będzie smakować, zobaczymy. Reszta wzięła sobie hiszpańskie paella. Mateusz, jak się czujesz przed swoim pierwszym razem właśnie z paellą? Jeszcze nie wiem, jeszcze Juki będę tutaj testował. Zobaczymy, który jest lepszy, czy z kurczakiem, czy tutaj owoce morza. No, Miłosz powiedział, że widział bogatsze wersje tego dania, więc ja, co sądzisz o tym? I o swoim piwie jednolitrowym. No powiem tak, no, paję widziałem bogatszą, natomiast takiego dużego piwa też jeszcze w życiu nie dostałem. Musiałem trochę zapić, żeby sprawdzić, czy na pewno paja jest dobra. Szału nie ma, ale mamy nadzieję, że jednak będzie bardzo smacznie. Barcelona!